Dużo osób też pytało, ile wydałem. Przede wszystkim benzyna Was interesowała, więc tak. To jest ogólnie temat rozłożony, bo można na ten temat dywagować. Ja pojechałem dosyć drogim samochodem w utrzymaniu w trasę i zrobiłem 4,5 tysiąca kilometrów łącznie. Pojechałem samochodem, który pali tak od 18, tak od 17-19 litrów, też zależy jak jedziesz. Prędkościowi nierówna, więc spalanie nigdy nie będzie takie same, więc już się trochę robi, nie? Ponadto ja do tego samochodu, jak jest możliwość, to 100 albo 102 tankuję, jak nie, to 98. Też opinie są podzielone, czy warto, czy nie warto, że większa moc, ale w sumie po co. To zostawmy takie spekulacje, zostawmy innym osobom. Ale jest bardzo duża różnica i bardzo duży przestrzał cenowy, jeśli chodzi o koszt benzyny. Tak jak w Polsce 9,8 tam na Orlenie czy na BP kosztuje 6 zł, niecałe 6 zł. Tak na przykład na Shellu setka już kosztuje 6,60, 6,70, jeszcze jeśli na trasie tankujemy. Tak już na przykład w Niemczech na trasie na Shellu setka kosztuje 2,25 euro. Oczywiście są stacje benzynowe, które są tańsze, ale... Telefon dzwoni. Widzicie, widzowie? Dla Was nie odbiorę. Ja taki właśnie jestem, dla widza zrobię dużo. Więc problem jest taki, że nie zawsze masz wybór, gdzie chcesz zatankować. I owszem, były stacje benzynowe, gdzie na przykład była benzyna po euro 90, po euro 85. I tutaj też odpowiem na pytanie, bo dużo osób pisze, a to trzeba być kurwa totalnym idiotą, żeby na autostradzie tankować. No i posłuchaj mnie kurwa jebane, jeśli samochód ci pali w okolicach 20 litrów, jeśli samochód ci pali w okolicach 20 litrów, a ty jedziesz autostradą i twój samochód ma bak 50, 55 litrów, nie wiem dokładnie jak jest w trójce, wiem, że w dwójce na przykład jest 53 litry, a dwójka pali na przykład 25, to ja w momencie, kiedy kurwa zjadę z autostrady 20 km, żeby potem na nią wrócić, to raz, że stracę jakieś pół godziny czasu, a dwa, że żadną oszczędnością nie będzie to w momencie, kiedy muszę zrobić 40 km, więc te 10-15 groszy różnicy tak naprawdę się zniweluje. Więc proszę nie pisać takich rzeczy. A ponadto czas też jest ważny. A jeśli nie chciałbym i bym się nie godził na to, że spalanie jest jakieś duże, to bym po prostu nie brał tego samochodu, wiesz, o co chodzi. Po Niemczech najwięcej jeździliśmy, bo była Polska, Niemcy, Holandia. Niemcy, Szwajcaria, Włochy, Austria, Niemcy, Polska, więc Niemcy cały czas były, inne kraje były dużo mniej. W Holandii benzyna była po jakieś 2 euro, 2,5, ta lepsza. W Szwajcarii w okolicach 2 euro, bo to było we frankach, tam chyba 2,2. No na chuj do mnie dzwonisz? Nie dzwoń do mnie. Zobaczcie, mam takiego fana, de Majka. On ma Ferrari. I taki fajny kanał, tu z Wrocławia. Potem oczywiście do niego dzwonię, no ale teraz widzowie są ważniejsi. No, to w Szwajcarii było nawet poniżej 2 euro, bo jeśli 2 franki i 10 tych gównofranków kosztuje litr benzyny, to jakieś euro 95, coś takiego będzie, nie? Czy nawet euro 90. We Włoszech była najtańsza benzyna, od euro 76 do euro 85, w zależności gdzie i jaką tankowałem. I to tyle, nie? Jeśli chodzi o benzynę. Więc jeśli uśrednimy cenę benzyny do 2 euro i powiedzmy, że ten samochód palił około 20 litrów, no to mamy 40 euro na 100 km. Jeśli przejechaliśmy 4,5 tysiąca km, to mamy jakieś 1700 euro w samej benzynie. I wiem, że się dało dużo taniej w ogóle, ale to zadajcie pytanie, więc odpowiadam.